Siema, witam się z Wami w kolejnym odcinku Przygód Poszukiwacza. Najpierw, zanim zaczniemy, trochę ponownie troszkę informacji dotyczących mnie i całej mojej serii. Mianowicie, pierwsza rzecz: kilka dni niestety czekacie na odcinek bonusowy z okazji 500 widzów. Ja nie chciałbym, żeby to był taki zwykły film, i chciałem, żebyście mogli mieć możliwość wygrania oryginalnego Minecrafta. Lecz niestety nie posiadam funduszy, aby takiego zakupić. Nawet sami widzicie, że ja także nie mam oryginalnego Minecrafta, ale zamierzam dla siebie oryginalną grę zakupić. Mianowicie, teraz jest konkurs u jednego z użytkowników i jeżeli mi się poszczęści, to może konkurs uda mi się wygrać. Jeżeli tak się stanie, gift code, który otrzymam, nie wezmę dla siebie, tylko dam go na konkurs. Ponieważ wy jesteście teraz ważniejsi niż ja. Jak wiecie, ci wszyscy wielcy let's playerzy, oni po prostu mają sponsorów. Swojej kasy nie wykładają na to im, załóżmy, jakaś firma bądź strona daje do rozdania dwa gift kody na przykład. Ja takiej możliwości nie mam. Gdybym miał sponsora, to nie ma problemu. Co jakiś czas macie konkurs i wszystko jest w porządku. Kolejną rzeczą jest to, że zaszło kilka zmian w moim domku. Zmiany są trzy, nie tak dużo. Więc tak, pierwszą rzeczą jest wstawienie coś na pozór lodówki. No i tak, gdy klikniemy pierwszy guzik, otrzymujemy kill off, ponieważ w tym dozowniku mam same kill offy. Natomiast w tym są siekierki, łopaty oraz miecze. Mechanizm jest bardzo prosty, po prostu gdy klikamy guzik, jednocześnie zostają otworzone drzwi oraz dozownik wyrzuca nam przedmiot. Tutaj akurat przedmioty losowo są wyrzucane. No i tak, to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że został dodany kominek. Jak wiecie, wybrałem się niedawno do Netheru, zebrałem Netherrack. No i teraz to przyjemniej tutaj wygląda. Zawsze przytulnie jest. No i trzecia zmiana to coś na zasadzie wanny, jacuzzi oraz nieskończonego źródełka wody. No i to tyle z takich ozdobnych rzeczy w mojej chatce. I jeszcze przed odcinkiem z 40 minut pokopałem sobie w kopalniach, ponieważ dzisiaj zbudujemy sobie stację kolejek. I potrzebowałem złota. Złota nie udało mi się znaleźć, natomiast znalazłem 7 diamentów. Były one w dwóch grupkach. Raz znalazłem 2 diamenty i później 5. Tak wyglądają te wszystkie moje surowce najważniejsze, które udało mi się wykopać. No dobrze, więc widzimy się za chwilę. Znajdę jakieś miejsce do budowy kopalni, co ja gadam, stacji kolejek i Dobra, zaczniemy jeszcze przed budować. budowaniem chciałem powiedzieć, że budujemy za naszym stadionem. Tutaj znalazłem troszkę wolnego terenu. Jeszcze nieco musiałem wyłożyć tutaj dirta. I jeszcze, jak widzieliście, poprzedni odcinek był w jakości HD, z czego mam nadzieję, że się cieszycie. Ten także postaram się zrobić w HD. Lecz niestety, jeżeli moje odcinki będą w HD, będzie to troszkę dłużej zajmowało wrzucenie ich na YouTube i przez to odcinki mogą się pojawiać rzadziej, na przykład 2 razy na tydzień, raz w tygodniu i na przykład w środę, bo w środę mam najwięcej wolnego czasu, ponieważ taki film w HD zależy, jaka jeszcze długość, ale tak około 1 giga zajmuje, a w jakości 320p tylko pół. Więc będziecie musieli być bardziej cierpliwi.
No i to tylko tyle, co mam teraz do powiedzenia. I jeszcze jedna taka rzecz. Stację, którą zbudujemy, jest pomysłem użytkownika Minecraft Polska. On po prostu udostępnił mi możliwość stworzenia jego pomysłu w moim świecie, ponieważ to jest bardzo prosty sposób zbudowania tej kolejki i link do jego kanału będziecie mieli pod filmem. Mam nadzieję, że tego użytkownika na pewno każdy z Was zna. Jeżeli nie, to zajrzyjcie do niego i go zasubskrybujcie. Ja tylko przypomnę, że on także jest partnerem YouTube. No i on ogólnie robi właśnie poradniki dotyczące Minecrafta. I u niego możecie zobaczyć dokładnie, jak taka kolejka powstaje. Ja czasem mogę robić cięcia, bo nie do końca jeszcze pamiętam, jak to zrobić. Chodzi mi o budowę takiej kolejki. Ale powinno mi się wszystko zgadzać. Wy tylko na razie oglądajcie. A ja zabieram się w takim razie do budowy. Na razie jedynie to będzie stacja kolejek. Dlatego, że z tego powodu, że nie mam więcej torów napędzających i niestety będzie to musiało wyglądać tak. Teraz, o ile dobrze pamiętam, tu jest tak. I tu jest przycisk. Tutaj chyba jeden za dużo klocek. Tutaj dalej jest. Teraz powinno być dobrze. Za chwilę zobaczycie, w jaki to sposób będzie działać dokładnie. Czekajcie, krótkie cięcie, za chwilę zobaczę, jak to wszystko ma wyglądać. Dobrze. Już mniej więcej wiem, co dalej robić. Teraz tutaj musimy postawić nasz właz. Po to i on będzie podtrzymywał wagoniki, aby one same automatycznie nam dalej nie pojechały. I teraz po naciśnięciu guzika wagonik będzie jechał w to miejsce. No i tak, teraz muszę poprowadzić kabel od naszego mechanizmu. Tak, tutaj. I stąd musi być podprowadzony kabel do naszego włazu. Nie, to nie tutaj, właz. Akurat niestety wagony spadły, ale zobaczymy za chwilę, czy właz poprawnie działa. Jeszcze raz wstawimy tutaj nasz właz. Teraz po wciśnięciu naszego guzika. Czekajcie, coś jest źle.
Prawdopodobnie źle kabel poprowadziłem. Tak, źle jest poprowadzony. Teraz, zobacz. Będzie działał. Tak, jest wszystko w porządku. I tak, teraz kolejny element. Już zaraz, poczekajcie. Zastanowię, jak to dalej było. Tylko postawimy sobie jeszcze tutaj jeden wagonik. Poczekajcie, chwilowe jeszcze raz cięcie, zobaczę. Słuchajcie, kolejnym krokiem w takim razie jest wstawienie tej bramki logicznej. Ponieważ gdy tak owej bramki nie zastosujemy, to będą nam spadać dwa wagoniki. No i musimy po prostu opóźnić sygnał w taki oto sposób, aby wszystko sprawnie działało. To jeszcze potrzebuje troszkę więcej terenu. Okay. I zobaczcie, jak ta bramka logiczna ma wyglądać. Tutaj także to usunę. No i tak. Musicie pamiętać, aby sygnał na naszym repeaterze opóźnić do końca, bo inaczej to wszystko nie zadziała. I poczekajcie, teraz jest źle. Coś pokręciłem. Teraz jest w porządku. I zobaczymy. Właśnie tutaj widzicie, znowu otrzymaliśmy dwa wagoniki. Teraz wstawmy tutaj dwa wagoniki. I popatrzmy, jak to zadziała. Tak, jak widzicie, wszystko jest w porządku. No i teraz tak, co tutaj możemy zaobserwować, to tu mamy wagonik w pozycji pochyłej. Gdy na niego wejdziemy, aktywujemy płytkę naciskową, przez co tory się zapalą i pojedziemy dalej. I teraz tylko tutaj mi pozostaje zrobić następującą rzecz. Za chwilę zobaczcie, co to będzie. Tylko zaopatrzy się w pół płytki, a najpierw pójdźmy spać. Później jeszcze ładnie sobie wszystko ozdobię i dopiero pokażę Wam, jak to wygląda. No i teraz tak, tutaj wstawimy sobie pół płytki, poczekajcie. Coś zaczęło lagować. No i okej. Następnie tutaj stawiamy płytkę naciskową. Aha, już więcej nie mam. Poczekajcie, przejdę się do chatki, dorobię płytkę naciskową. Dobrze, mam już ze sobą płytkę naciskową, położyłem ją tu. No i teraz ostatnim krokiem jest wsadzenie, jakby położenie wagonika na tej płytce naciskowej. I robimy to w taki sposób. Na kawałku ziemi kładziemy tory, na niej wagonik, niszczymy pod spodem klocek ziemi i wagonik staje na płytce naciskowej. Tutaj mam poprowadzony kabelek od tych torów do wagonika i gdy wsiądziemy do wagonika, tory się zapalą, przez co nasz wagonik odjedzie do stacji kolejek. Zobaczmy, jak to działa. Naciskam guzik, przejeżdża mi wagonik. Poczekajcie. Jeszcze raz. Coś tutaj niepoprawnie skalibrowane jest chyba. Powinien przyjechać wagonik. Nie, teraz jest ok. Zatrzymuję się tu. Następnie wsiadam i pod naporem płytki naciskowej zaświecą się te tory, dzięki czemu pojedziemy dalej. Zatrzymujemy się tu i teraz my wsiadamy do tego wagonika po to, aby nacisnęła się pod nim płytka naciskowa i przez to zapalą się tory pod nami. Wagonik odjedzie do zajezdni, a my
zakończymy naszą podróż. Na razie to jest tylko stacja kolejek. Później ten mechanizm, znaczy w tą część tej stacji, na przykład umieszczę w tym miejscu. Poprowadzę tory daleko. Jak będziemy wracać, to zajedziemy wagonikiem w to miejsce. Ja później udam się na ten wagonik, a wagonik odjedzie do zajezdni. Teraz tylko to w miarę ozdobię, ukryję naszą bramkę logiczną pod ziemią i tutaj także to zakopię. Widzimy się za chwilę. Naszej stacji z kolejek zakończona. Z góry wygląda tak. Jeżeli nadal nie wiecie, jak ją zbudować, zapraszam do użytkownika Minecraft Polska. A tam wszystko dokładnie opisane i omówione. Jeszcze raz Wam tylko zaprezentuję, jak to działa. Klikając guzik, przyjeżdża nam wagonik. Następnie wsiadamy, odbywamy wybraną podróż. Na koniec wsiadamy, a wagonik jedzie do zajezdni. No i tak, będę musiał jeszcze to ogrodzić płotkiem, bo zwierzaki będą mi się tutaj pakować. No oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj tylko trasa wynosi dwie kratki, ale oczywiście od tego miejsca mogę sobie przyciągnąć tory tam gdzieś daleko, hem daleko i później będą one wracały tu. No dobrze, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozostał mi do nakręcenia z zaległych odcinków tylko odcinek bonusowy. A Wy, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, komentujcie oraz oceniajcie. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłej niedzieli. Na razie.